Nowe technologie coraz szerzej wchodzą do szkół i stawiają przed młodzieżą wiele perspektyw. Taka perspektywa pojawiła się przed uczniami pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu, którzy w warsztatach organizowanych przez Łódzki Instytut Technologiczny Łukasiewicza byli na tropie nauki. Pomagała im w tym aplikacja na smartfona. Będą na tropie oczywiście pozyskiwania nowej wiedzy, bo z taką ofertą wyszła do nas sieć badawcza Łukasiewicza, Łódzki Instytut Technologiczny, i też Państwu bardzo serdecznie za tę propozycję dziękuję. Uczniowie Sieradzkiego Jagiellończyka będą mieli okazję do przede wszystkim samorozwoju, ale też zyskania nowej wiedzy. Organizatorzy wyjaśnili uczniom Jagiellończyka zasady interaktywnej zabawy z aplikacją i na czym ona polega. My chcemy poprzez aplikację, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, poprzez naukę również zafascynować młodych, młodzież z Sieradza, z regionu łódzkiego nauką, zafascynować przede wszystkim pracami badawczymi, pokazać, czym my tak naprawdę na co dzień się zajmujemy. Tego typu projekt, który realizujemy dzisiaj wspólnie z Państwem, będzie to pierwszy projekt, gdzie wykorzystujemy aplikację. Przede wszystkim, drodzy Państwo, tropimy naukę, fascynujemy młodzież i chcemy, by wspólnie z Państwem właśnie pokazać nasze laboratoria, i mam nadzieję, że w przyszłości młodzież z Sieradza będzie mogła rozpocząć swoją pierwszą karierę zawodową w naszym instytucie, do czego zachęcam. Przy wykorzystaniu technologii, przy wykorzystaniu smartfonów, które towarzyszą wszystkim nam codziennie, postanowiliśmy wykorzystać aplikację, połączyć ją trochę w formie hybrydowej z prawdziwymi warsztatami, z zajęciami praktycznymi. Aplikacja zadba o to, aby zliczyć punkty, żebyśmy mogli wyłonić zwycięzców, żeby dodatkowe korzyści i dodatkowe niespodzianki czekały na uczestników projektu. I cóż, tropmy naukę, bawmy się ucząc i wykorzystujmy do tego technologię. Uczniowie Jagiellończyka wezmą udział w pierwszych z 12 zaplanowanych warsztatach, które odbędą się 20 marca w Łukasiewiczu, Łódzkim Instytucie Technologicznym w Łodzi. Mam nadzieję, że nasi uczniowie będą wspaniałymi tropicielami. Jesteśmy szkołą, która dosyć mocno skupia się na nowoczesnych technologiach, na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w edukacji, ale także staramy się być otwarci na propozycje czy to instytutu, czy stowarzyszeń, czy uczelni wyższych, które tak naprawdę pokazują nam i dzielą się swoim doświadczeniem. Dlatego tym bardziej jestem wdzięczna, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że aplikacja, którą Państwo proponujecie, trafi do szkół i będzie powszechnie wykorzystywana przez licealistów. Warsztaty zostaną zorganizowane w laboratoriach, gdzie uczestnicy będą mogli wykonywać proste zadania i doświadczenia. Po każdym zadaniu przewidziany jest krótki test wiedzy, a po zakończeniu wszystkich zadań aplikacja wyłoni zwycięzców. Chcemy pokazać w ten sposób, kim jesteśmy, co robimy oraz jak wykorzystujemy nowoczesne technologie, a przy okazji nawiązać i rozwijać relacje z młodzieżą.